ponieważ to jest dla mnie dosyć ważna rzecz, to uproszczenia Hegla, deformacje heglizmu. Ja chciałam się troszkę przy tym zatrzymać, bo to jest w ogóle recepcja Hegla, to jest w ogóle jakby temat na osobne spotkanie. To już całe książki są. No na przykład ten już wspomniany Popper, Karl Raimund Popper, książka Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, która bardzo tak w sposób mocny zaciążyła na recepcji i tym, jak Hegel jest postrzegany. Więc to jest na przykład taki przykład, ale ja nie chciałabym w niego wchodzić, ponieważ ta recepcja jest tak zła, że już są całe opracowania na temat tej złej recepcji. Więc ona jest już tak zła i tak nierzetelna, że ona się już sama obala. Natomiast chciałam zwrócić Państwa uwagę na pewną recepcję, która w Polsce moim zdaniem dosyć mocno zaciążyła jednak na obrazie Hegla. To jest mianowicie, i to właśnie to jest zabawne, bo Popper to przynajmniej napisał książkę, prawda? No i tak napisał książkę. Natomiast mam na myśli Czesława Miłosza, który nie napisał o Heglu żadnej książki, wypowiedział jedno zdanie na temat Miłosza, mianowicie ukąszenie heglowskie. I ja to zdanie bardzo często słyszałam jeszcze jako studentka i zawsze wiedziałam, że muszę coś zrobić, tak? Że ludzie, że po prostu ono w tym jednym zdaniu po prostu nie tylko zatrzymał w pewnym sensie tego Hegla na jakimś poziomie, ale też jakby przemycił wiele takich niesprawiedliwych rzeczy dotyczących Hegla. I przy tym właśnie chciałam się troszkę zaczynać. Czyli Hegel jest właśnie u Miłosza na przykład bardzo uproszczony, prawda? Jest to Hegel taki Hegel wydmuszka, Hegel emblemat bardziej niż prawdziwy Hegel. Co jest ciekawe, Miłosz w ogóle nie był żadnym znawcą Hegla. Tak? On nic o nim właściwie nie napisał, więc kariera określenia jest zdumiewająca, prawda? No, jak nie był żadnym znawcą Hegla, można by powiedzieć, że właściwie nie ma znaczenia, co mówi Czesław Miłosz na temat Hegla. No skoro się na nim nie znał, to nie ma znaczenia. Ale z drugiej strony mówiąc, że nie ma to znaczenia, ja oczywiście wiem, że to ma znaczenie, bo taki ma wpływ, no to znaczy się, że ma znaczenie, tak? Sukces Czesława Miłosza polega na tym, że no, jaką on zajmuje po prostu pozycję w kulturze polskiej, prawda? Nieporównywalną z pozycją Hegla. Przeciętny polski intelektualista po prostu rozumie Czesława Miłosza, tak? Natomiast nie rozumie Hegla, czyli wszystko to, co mówi Czesław Miłosz, jest po prostu proste, jest przystępne, natomiast to, co mówi Hegel, jest nieprzystępne, czyli słuchamy Czesława Miłosza, a nie Hegla. Ale trzeba pamiętać, gdzie Rzym, gdzie Krym, prawda? Gdzie w kulturze się znajduje Hegel, a gdzie się w kulturze znajduje Czesław Miłosz, prawda? Więc proszę Państwa, pierwszy stereotyp, który przemyca się razem z hasłem ukąszenie heglowskie, to jest przede wszystkim powiązanie heglizmu z marksizmem. Ja osobiście uważam, że heglizm z marksizmem jest sprzeczny. Nie ma żadnego powodu w ogóle, żeby wiązać Hegel z marksizmem. W ogóle nie widzę powodu. Sam Marx mówił, że postawił Hegla z głowy na nogi, ale w posłowie do Kapitału pisze jasno, że mistyfikację metafizyki heglowskiej tylko dlatego się pod nimi podpisuje, żeby przeciwstawić się uproszczeniom filozofii Hegla. To znaczy tylko dlatego przypisuje sobie bycie uczniem Hegla, że mu go szkoda, że jest Hegel traktowany jak, nie wiem czy Państwo znacie to określenie, zdechły pies. I dlatego właśnie uznaje się za ucznia Hegla, czyli taka solidarność między filozofami, żeby właśnie Hegel nie był taki no, odrzucony, prawda? Więc jest oczywiście wiele powodów, żeby nie łączyć Hegla z marksizmem, Hegla i Marksa. No na przykład Hegel nie jest komunistą, opowiada się za afirmacją własności prywatnej, prawda? Marx jest ateistą, Hegel nie jest ateistą, prawda? Marx wieszczy zniknięcie państwa. No, dla Hegla to jest jakaś w ogóle absurdalna idea, prawda? Nie ma żadnego zaniku państwa. Marx poddaje właściwie całą refleksję filozoficzną prymatowi ekonomii. Hegel tego absolutnie nie robi. Tak? Nie ma czegoś takiego u Hegla. Marx wyróżnia proletariat. Hegel tego nie robi. Marx wieszczy coś, tak? Wieszczy wizję komunistyczną, jest jakiś cel dziejów. Można by powiedzieć, że istota heglizmu polega na tym, że się nic nie wieszczy i że się niczego nie projektuje. To jest zresztą też błąd, który popełnia właśnie Karl Raimund Popper, który przypisuje Heglowi ten słynny historycyzm, czyli że Hegel coś projektuje, prawda? Właśnie to jest istota sprawy, istota heglizmu, że niczego nie projektujemy.
Hegel mówi jasno, filozofia zawsze przychodzi za późno, sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu i my jedynie możemy do tyłu rekonstruować i nadawać sens dziejom, natomiast nie możemy niczego projektować, więc to, co mówi, czy chce powiedzieć Miłosz, to się to bardziej, jeśli chciałby powiedzieć oczywiście, że intelektualiści ulegli stalinizmowi czy ideologii komunistycznej, bo się naczytali Hegla, to jest to absolutna bzdura, prawda? Bo Hegel niczego nie projektuje. I również absurdalne jest jakieś takie domniemanie, że intelektualiści czy staliniści, ja nie wiem w ogóle kto to, czytają tego Hegla i po przeczytaniu tego Hegla wszyscy się stają nagle komunistami, choć w ogóle w tekstach Hegla nie ma żadnego komunizmu, prawda? Więc to są takie, właściwie to było jakieś takie właśnie wzięcie Hegla funkcjonującego kulturowo i chyba właśnie wykorzystanie go tak w prywatnych rozmowach do walki ideologicznej właśnie, do czego Czesław Miłosz potrzebował, no do rozmowy z Tadeuszem Krońskim, prawda, z Kotem, ze Stefanem Żukiewskim, z innymi ideologami, prawda, potrzebował po prostu i sobie takiego emblematu i wydmuszki użył do swoich celów. Jak chciał powiedzieć to, co powiedział, to mógł powiedzieć ukąszenie marksowskie. Bo o to właściwie mu chodziło, tak? Albo mógł na przykład powiedzieć, jak już tak strasznie szuka jakichś źródeł komunistycznych, mógł powiedzieć ukąszenie platońskie. Miał komunistę wielkiego Platona. Dlaczego nie wziął Platona, tylko wziął niekomunistę Hegla, prawda? Ale oczywiście nie mógł powiedzieć ukąszenie marksowskie, prawda? Bo wtedy byłoby to za bardzo proste. Oczywiście, że sam był człowiekiem lewicy, więc ten Marks mu się tak trochę pewnie podobał, prawda? A Hegel nie wiadomo co. Nie wiadomo, o co temu Hegelowi chodzi. Nadaje takiej pewnej głębi intelektualnej, prawda? Winduje gdzieś refleksję bardzo wysoko w rejony metafizyczne, prawda? Więc poddaję Państwu tylko ten przykład po prostu pod rozwagę. To kulturowe upraszczanie, wrzucanie gdzieś tego Hegla w rejony, w których właściwie on nie powinien się znajdować. Tak Pani słucham, to wydaje mi się, że cała w ogóle filozofia, ona właściwie funkcjonuje w sposób, tak jak Pani opisuje to używanie Hegla, bo właściwie cała filozofia współczesna, ona po trochu instrumentalnie używa różnych innych filozofów. Tak jak Pani się odwołała do Platona, to on tak naprawdę też funkcjonuje w filozofii, później wybrane mity, wybrane fragmenty. Często one są powierzchownie dosyć traktowane, ale z tego, co Pani mówi, wynika, że Hegla możemy rozpatrywać tylko jako Hegla i właściwie tylko znawcę chyba. Nie, uważam, że można sobie instrumentalnie traktować filozofów. Być może sama to nawet robię, zresztą powiedziałam, że to jest nawet pewna konieczność, żeby jakoś w ogóle w kulturze filozofia funkcjonowała, prawda? Retoryczna konieczność, tak. Ja to jakby rozumiem, tylko... używani, oni jakby znikają. Tak, tak. Na przykład ja mam na przykład złe zdanie o na przykład interpretacji Hegla Korzewa na przykład, tak? Nie podoba mi się to bardzo, ale jakby cieszę się, że taka interpretacja jest, ponieważ dzięki temu on w ogóle, ten Hegel funkcjonuje, także to jest takie kij ma zawsze dwa końce, także zgadzam się z Panią, że jakby zamknięcie się na... że dziękujmy Miłoszowi, bo dzięki niemu, prawda, jest ukąszenie heglowskie i wszyscy się do niego odwołują i każdy się zastanawia, co to właściwie znaczy, tak, na przykład, tak? Powstaje problem interpretacji Hegla, prawda, no. Ja się tylko sprzeciwiam, ja bym tutaj sprzeciwiała się tylko po prostu takim rażącym wypaczeniom, tak, raczej takim rażącym uproszczeniom, no, takim niesprawiedliwym, ponieważ uważam, że Hegel nie jest komunistą i nie prorokuje żadnego systemu komunizmu, więc w tym sensie uważam, że to określenie jest raczej nieuczciwym określeniem.